Siemano, witam was w 19 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic Mrożone Tajemnice. Dobra, wczytujemy i już idziemy do kopalni. W końcu weźmiemy listę od Jana. No i tam jeszcze trochę porobimy. Zdobędziemy pierwszy hełm na głowę, który no możliwe, że się rozsypie od razu po założeniu. Zobaczymy. No i tutaj właśnie w kopalni mamy też kilka questów do wykonania. Na pewno je wykonamy. Dobra, teraz muszę ubrać poletki kopacza. Chwila, jakie mam poletki? Mam spodnie kopacza i lekkie spodnie kopacza. Myślałem, że to się i stroj kopacza. Dawno temu, tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Dobra, te poletki ubierzemy. Nie chciałbym być dobra, najładniej sobie wyglądają. Dobra. Jestem kopaczem, chcę wyjść do kopalni. O, plus 200 ekspa. Rzeczywiście, nosisz spodnie kopacza. Dobra, możesz przejść. No, tutaj szkielet skończył niestety źle, poprzebijany strzałami. Kopacz. Był kajut, nawet znaleźliśmy. Marek, chwila, może z nim pogadamy. O, Gosiu. No. Nie, nie mamy z nim żadnej kwestii dialogowej. Tutaj mamy toporek jakiś wbity. I tutaj gdzieś będzie list z kartką, o jest. A tutaj mamy Geralta z Rivi, łysego. Siemanko, rozdaje on chyba jedzenie, z tego co pamiętam. Jestem Geralt. Raz dziennie rozdaję każdemu mieszkańcowi obozu podkie jedzenia. Kopacze zostają pyszną do naszego wspaniałego pucharza. A strażnicy jedynie marną szynkę, chleb i jabłko. Weź swoją pierwszą porcję i spadaj. Dzięki, chętnie zjem coś ciepłego. Skoro dziękujesz za tę zupę, to znaczy, że jeszcze jej nie jadłeś. Przyszedłem po porcję jedzenia. Do jasnej cholery. Chcesz już dziś dostałeś swoją porcję. Masz mnie za idiotę. Dobra. Chwila, jeszcze chłopski miecz i karetka. To jest karetka Melkora, który tego powiecił gościa za kradzież jednej byłki rudy chyba. Dobra. Taka to, o, to chyba to. Skazaniec powietrzony za kradzież dwóch byłek rudy. Niech to będzie ostrzeżenie dla reszty kopaczy. Magnat Melkor. Za kradzież dwóch byłek rudy. No, niestety. Kolejny. O, plus 200 kolejne. O, to jest dobre. I uważaj na pełdacze. Już 400 doświadczenia zadałem mu praktycznie za to, że mamy spodnie kopacza. Dobra, tutaj już możemy sobie spokojnie założyć naszą skórzaną zbroję. No i wbijamy ogólnie do kopalni. Chwila. Tutaj chyba byłka jest. Tak. Przed chwilą ją zauważyłem. No i kopalnia jest już nasza. Dobra. Tutaj ogólnie jest biały murzyn. Dokładnie to ten Drake. Chyba tak się zwie. Dobra. Mam tutaj piekielniki jakieś. Jakieś przedmiociki. Tutaj w tej kopalni właśnie jest pełno beczek, do których można wejść. Taka ciekawostka. Dobra. Chwila, jeszcze pogadamy tutaj z ludźmi. Kopacz. Glen. On nam później wytychy będzie mógł sprzedawać. O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni? Uważaj na pełzacze. Im niżej zejdziesz, tym częściej możesz na nie wpaść. Te przeklęte stwory przychodzą chyba wprost z królestwa samego Beliara. Możliwe. Bez przerwy słychać, jak grzebią i kopią. Siedzą w ciemności i czekają na jakiegoś biednego górnika, z którego zrobią sobie obiad. Są bezlitosne i bardzo szybkie. Jeśli ci życie miłe, uciekaj stąd, ile sił w nogach. Prędzej czy później padnie i na ciebie. O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni? Uważaj, im niżej... A, to to już mówiłeś przed chwilą. No to z białym murzynem. Jak widać, ma białą twarz, a czarne ręce. Dobra, ja pogadamy z nim. On będzie chyba chciał piwko. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też wszędzie są dookoła.
No. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona tutaj jeszcze nie są. Do wykorzystania. Tutaj od razu jest przetapiana. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze, groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Dobra, masz bywłeka. Proszę, wypij moje zdrowie. I grzdyl, grzdyl. Na dwołki. Dzięki. A co do pełzaczy, żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza, wiej ile sił w nogach. Później będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Będziesz miał jakąś szansę. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. No tak, gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu. Obok składowiska. A, jeszcze coś. Znasz Torusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba, jest nią Ian. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, podpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? Ma się rozumieć. Możesz mnie przepuścić. A my będziemy latać właśnie z telekinezą w poszukiwaniu przedmiotów. No i skok. Mamy tu też Santino. Mogę coś od ciebie kupić? Mam tu wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. To czego nie mam i tak by ci się nie przydało. Ta, na pewno. Byłki, wytychy mam. Piwko, bywajki, 7 nawet. Strzały bełt. No i jabłko by mi się przydało na przykład. Za jabłka też tutaj dostajemy siłę. A tutaj chyba zeskoczymy po prostu na dół. Dobra. Mamy tutaj sporo piekielników. Chwila jeszcze. Ile mam byłek rudy? To jest moneta. 1200. A, całkiem. Pokaźna sumka. Klucze, ziele, piekielnik. Sporo tego. Sporo tych właśnie kruczych ziół. One chyba nam manę odnawiają. Lub też dodają, nie jestem pewny. Tam coś tam mówił właśnie ten alchemik o tych ziołach. Dobra, czekasz chwilka. Klucze, ziele, dobra. Nie wiem, czy to możemy sprawdzić, alchemik. Tym razem wysłał mnie. Dostałem od alchemika. Nie. Nie mam tego zapisanego, chyba że może mamy to zapisane w informacjach ogólnych. Mamy książka kucharska. Nie, tutaj też nie mamy. Ale tam coś o jeziu, mówił o jabłkach, chyba o krótszych ziołach i właśnie, że manę nam właśnie podnoszą. I mówił też o rakowym zielu, które podnosi nam stałe HP. Jeszcze piekielnik. Tutaj mamy jedną boczną jaskinkę, znaczy no jaskinkę, ale póki co nie będziemy tam schodzić, zaraz będziemy mieli misję i tam wtedy spokojnie zejdziemy. Dobra. Nie wiem jaki to będzie odcinek, czy dłuższy, czy krótszy, zobaczymy jaki wyjdzie. Chwilka. Snipes. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. A, spoko. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. No, gościu, Jan się wzywa. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? No, skąd mam to wiedzieć? Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. Dobra, i zaraz kupimy od niego klucz do tej skrzyni. Należy mi się 10 brudów. Plus 75 euro. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni.
jak dla ciebie 30 bryłek. 30? No dobra, ja kupimy, oczywiście. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać wtyczka w nos któremu ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. Mhm, dobra. On tu chyba zszedł. No nie. Jaki skok, żem zrobił. Musiałem użyć bugu delayed. Zleciałem na sam dół kopalni. Gorzej chyba nie mogłem normalnie zrobić. Jednak te skakanie jest tutaj mniej bezpieczne. Mamy, zbieramy roślinki i wspinamy się na górę z powrotem. No, tutaj mamy jaskinkę pełną pełzaczy. Oczywiście na nie teraz nawet nie będziemy do nich podchodzić. Nie mamy żadnych szans. Pogadajmy lepiej. Dobra. Tam jest Jan. My idziemy na górę. Później do Jana. Tutaj dwie misje mamy. Chyba Shopa, Ulbeta i właśnie ta skrzynia Iona. Chwilka. Dobra. Jesteśmy. To idziemy do tej szopy Ulbeta. Jest tu Ulbet. Szyneczka. Chlebik. Też będzie chciał bywłaka od nas. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Proszę bardzo. Na zdrowie. A to bywłaka. Dzięki. I grzdel, grzdel. Tak, tak. Tutaj się pije piwo na dwa łyki. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Mhm. Przepuść mnie. Dobra, idź tam. Sobie ja idę do Alefa. I od razu zajdę po tą skrzynię, którą mieliśmy przed chwilą wziąć. Ale nam się to nie udało, bo zlecieliśmy. Niefajtownie. Dobra. To teraz wspinaczka na górę, później jeszcze na dół i później znowu na górę. Tak to już jest. Skrzynia. Co my tutaj mamy? Piwko, uzdrowienie, 72 byłki rudy. I właśnie te 20 byłek jeszcze nam się zwróci. Czyli tak jakbyśmy po prostu zyskali samą zawartość skrzyni. Bo klucz sprzedamy temu gościowi z powrotem. Temu Alefowi, nie Alefowi, tylko tamtemu strażnikowi. I chwilka, my idziemy właśnie do tego Alefa. Tutaj zaraz będzie zejście na dół. Dobra, jeszcze zapiszemy może. No dobra, schodzimy na dół. Diabinka. Pochodnia. Piekielnik jakiś. Nawet dwa. O, zbieramy wszystko. Wszystko nam się przyda. Może. Jakaś pochodnia. No, da się na przykład to sprzedać. Ja rzadko sprzedaję jakieś przedmioty. O. Ale. Starzenie do mnie nie głupia. Co masz na myśli? Pracuję tylko wcale, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który mógłby mi skopać z dupa. Poza tym tylko sobie odpoczywał. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywamy mniej rudy niż inni kopacze.
więc proszę nadrabiać braki drabnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może trochę rudy, jakieś 10 bryłek? Jasne, po to 10 bryłek. Dzięki. Do głównego szybą, zejdź na mój upor w stawaniu. Pewnie w chwilę dwie, boczne jaskinie. Albo w drogę jest zodiech, a jest strażnik i starą młociarnię. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój odzarażający. Tylko uważaj na pełnasze. Dobra. Jakbyś tam potrzebował przypadkiem, widz, najświeższych informacji, proszę do mnie, to ci pomogę. Dobra, jeszcze kupimy informację i później zaraz klucz. A może 10 bryłek? No jasne. Za taką cenę oczekuję czegoś naprawdę dobrego. W kłopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyni. Gleb, jeden z kopaczy na górze, może ci dostarczyć parę wytrychów. Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? A co się to zależy? Od ilości bryłek rudy, które tak, i tutaj właśnie dajemy mu 100 bryłek. Jak mu damy po prostu 100 bryłek, to dostaniemy od niego jeszcze klucz, pierścień plus jeszcze hełm. 100 bryłek rudy, to chyba uczciwa cena. Jesteś magnatem, czy co? Skąd masz tyle rudy? Zresztą nie ważne. Masz klucz. Weźcie wtedy pierścień, zawsze przydać. Jeszcze dostaniemy hełm. Mam też ten hełm, znalazłem go w jednym z bocznych grzybów przy jakimś ziele. Daleko. A tylko jak ci się rozpadnie, to nie przechodź do mnie. Dobra, dzięki. No cóż, wiesz gdzie mnie znaleźć. Tak, tak. No, dostaliśmy chyba pierwsze siły od niego. Pierwsze moce, dwa pierwsze nie moce mamy. Amulet V. Ten amulet mamy strasznie kiepski. Później będziemy musieli jakiś lepszy kupić i zakładamy nasz pierwszy stay home. Wygląda jak garnek na głowie. No cóż, ale zawsze to jakiś właśnie, zawsze to jakaś dodatkowa ochrona. Dobra, i idziemy teraz po tę skrzynię. Pogadamy jeszcze z Janem, wychodzimy z kopalni i możemy śmiało kończyć odcinek. No, w sumie całkiem dużo rzeczy zrobimy. No, wszystko w kopalni. Dobra, zapisujemy. No. Dobra, i hop. Szybkie skoki, tylko trzeba ostrożnie. Tak, żeby się nie zabić. O, już na plecy spadłem. Dobra, z nim gadałem. No to skaczemy. Tutaj zejdziemy po drabince. Chwilka. Dobra. No to idziemy do tej właśnie do tego składowiska. Tutaj mamy dwie skrzynie. I chwilka. Tutaj mamy dwa światła i jedną właśnie ognistą kulkę jakąś tam. Ognista strzała. Dobra. I w drugiej skrzyni mamy dwie kule ognia, 203 bryłki rudy, piwa i 3 jabłka. No, mogą się one przydać. Wszystko się może przydać. Kopacz. Dobra. Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej. Zrozumiano? O, oczywiście. Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? Rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Masz? To twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Tak, tak. Chwila, gdzieś tutaj jest ten strażnik. O. Ej ty, tam nie było żadnego. Plus 75 doświadczenia jeszcze. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Życzę miłego dnia, zakończyłem rozmowę. Alberto. Może masz coś, co chciałbyś sprzedać? Jasne, co tylko zechcesz, jeśli masz śrudy.
Jabłka. 5 jabłek ma. Jabłuszka nam się mogą przydać. Jabłuszka weźmiemy. Gdzie jest nasza Juda? Nie, to moneta. Tutaj jest nasza Juda. Masz tutaj 20 byłek. Rozejrzyj się trochę, nie sprawdzę. Co jest, z Janem pogadamy. Jeszcze pogadamy z Grimsem. Oho, nowa twarz. Pracowałeś kiedyś jako górnik? Jako górnik jeszcze nie mieliśmy okazji. Od dawna tu jesteś? Od całych 10 lat. Uwierz mi, dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory, ale to stare dzieje. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali sforsować barierę. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma każdego. Nie chcę spędzić następnych 10 lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? Kto wie, możesz piąć się do góry. Ale nieważne, jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. Takie mądrości życiowe. Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. Dobra, i Jan, dawaj listę. Kto jeszcze z tobą pogadamy. Szef tej kopalni. Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie... Yes, bezmiennie powie, że to myślał, że to jego kopalnia, że kopalnia jest Gomeza. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No, ale on tutaj nadzoruje. Oczywiście kopalnia należy do starego obozu, ale tutaj pod ziemią jest tylko jeden szef. Ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywano około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla Nielada Arni. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory... Coś tam chyba wspomni jeszcze o Noedmarze. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu i nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Tylko się tu trochę rozejrzę. Przysyła mnie Diego. Dawaj listę. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Dobra. I 20 odcinek to będzie chyba taki przełomowy odcinek. W końcu zostaniemy cieniem. Moglibyśmy jeszcze tą listę odnieść właśnie do nowego obozu. Tam chyba dać Laesowi. I później taką sfałszowaną oddać Diego, ale mi się po prostu nie chce już tak latać. Dostalibyśmy dodatkowe doświadczenie, nie wiem, chyba z 500 to 250, nie pamiętam dokładnie. No, dobra. Zaraz wychodzimy z tej kopalni. Jeszcze pogadamy z tamtym chłopem, co może nam sprzedawać wytychy. Tutaj wejdziemy, tędy na górę. Nie musimy używać drabiny. Na chwilę, Bezi. O, jest, wskoczył. Dobra. Już prawie wyjście z kopalni. Piekielniki jeszcze. Dobra.
sobie, włączę chodzenie. No, dzięki temu typowi nie możemy spaść w ogóle. Przydatne. Czasem. Dobra. Glenn. Słyszałem, że można tu kupić wytrychy. Skoro okazałeś się na tyle sprytny, żeby do mnie dotrzeć, możesz kilka kupić. To będzie 10 bryłek rudy za sztukę. Chyba ma 20. Chcę kupić kilka wytrychów. Tak, ma 20. Dobra. I tutaj zapiszemy przed tym. Zapiszemy ogólnie już. Na tym skończymy ten odcinek. To był odcinek 19. Taki odcinek w kopalni cały. To by było na tyle. Na razie.